Muszę zapytać o serial Korona Królów, bo on budzi bardzo dużo emocji. Ja chciałam zapytać, jak pan reaguje na te emocje? Różne, bo są i pozytywne, i też jest dużo negatywnych. Ja, że tak powiem, emocje na temat pracy zostawiam na wieszaku, bo to jest tylko praca, to jest aż, ale tylko serial telewizyjny, przyjemność pracy z profesjonalistami, z fajnymi ludźmi. Nie wiem skąd te emocje. Część mojej pracy, ciekawej w kostiumie, w innych czasach, z bardzo dobrą oglądalnością, jak już teraz można bez emocji powiedzieć, bo przecież te emocje były właśnie największe chyba zanim ten serial w ogóle się pojawił, zanim go ktokolwiek zobaczył, co też dla mnie było dziwne. Nie wiem, co pani mam powiedzieć. Jakie emocje? Pan oglądał ten serial? Nie, ja nie mam telewizji od lat i nie oglądam telewizji. W telewizji zdarza mi się pracować, oczywiście wiem, co gram, wiem mniej więcej, jak to wygląda, bo część tych odcinków widziałem, taki próbę zobaczyłem, mam swoje zdanie na ten temat, nie jest ono złe. I tyle. Ja sorry, z całym szacunkiem, ale ja telewizję w sensie no takiej mojej, mojego, ja zostawiłem wiele, wiele lat temu. Nie oglądam nawet Gry o Tron, mimo że wszyscy porównują i innych seriali. No nie wiem, no mam inne zajęcia, jak mam czas wolny, to wolę sobie poczytać i pomarzyć o filmie fabularnym albo o teatrze.